Siema, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Białym odcinku. Człowiek wziął urlop, zamiast go wykorzystać na odpoczynek, to musiała się znaleźć oczywiście robota w ekipie. Przywitajcie się z gąskami. Małe skunksy na zieleninie. Ale dzisiaj nie o nich mowa, więc tak jak mówiłem, wziąłem się za porządki, więc czas zobaczyć efekt. Do zobaczenia za chwilę. Oczywiście był pierwszy co to porządeczek u gęsi. Zdecydowałem się, że jedną część wybiegu przerobiłem w ziemię. I tu po prostu mają żarcie i tym podobne. A tam mają swoje logowisko, jeszcze lampę, bo maluchy na nas mają włączone lampę. Żeby było im ciepło, tu jeszcze przyjdzie czas na większe porządki, ale to za moment. Co za dużo na nas to niezdrowo. Jutro już trzeba iść do pracy. Mówiłem, krótki urlopik. A tu mamy, moi drodzy, kwokę, którą pamiętacie, już miała swoje maluchy. No, jest kiepska trochę mamusia, dlatego dostała jajka gęsi, które spokojnie później odchowam je, ewentualnie jak coś z nich będzie. Więc tu, jeżeli o tą panią chodzi, dostała swoje jajka gęsi, niech sobie siedzi. O! Miałki. Kotołce. A porządki były w tych dwóch kurnikach, z wyjątkiem tej tutaj, jak widzicie, odstaje od reszty, jak to się mówi, do gniazda, ponieważ tam siedzi kwoka. Ja nie będę jej tak aż gonił, stroszył, żeby mi tutaj schodziła czy coś. Ona i tak miała dużo stresu i w ogóle fajna kwoka, bo przenieśliśmy to na dwór, ona z powrotem siadła, więc pięknie cycuś glancuś. Dzisiaj w ogóle prawdopodobnie koguty stąd zabiorę, te dwa panowie. I tutaj trafią młodzież. A dlaczego koguty zabiorę? Żeby ich po prostu nie męczyły. A że na razie i tak nic nie inkubuje, to po prostu zrobimy tak, że koguty na razie spadają do woliery, a tu po prostu trafią młode kurki wszystkie. Jak widzicie, tu też pięknie już zdrapały część wapna. Wiadomo, rzecz naturalna, bo ponieważ wczoraj trochę to zajęło i była mokro, więc weszły na mokre. Więc niestety, ale jak widzicie, pięknie to już wyschło, odmalowane. Ściółka musiała być na całość, ponieważ no było trochę wilgotno, a wiadomo, słoma wyciąga, więc odważyłem się więcej słomy zużyć, ale jak widzicie, kurki korzystają. Jest im zdecydowanie wygodniej. Tu zostało odmalowane, no nie patrzcie, pięknie tutaj jakieś odmalowane nie jest. Ważne, żeby to zdezynfekowało, bo to oczywiście malowane wapnem i to jest dla mnie najważniejsze, żeby była pełna dezynfekcja. I tym podobne, no w tym kurniku to widać zdecydowanie najlepiej. Jak tu mamy bialutko. Mniej grzęd, no bo jest mniej kur. Grzędy tutaj porobione, pomalowane. To się udało odmalować całe. Zobaczymy, czy są jajka, bo w ogóle kury wczoraj miały protest. Był problem z jajkami. No bo nie miały gdzie znieść, a mówię, to trochę trwało. Więc musiało być to zabrane. No, nie spodobało się im to rozwiązanie, że nie masz gdzie jajek znosić. O, ta pani się denerwuje od wczoraj już. I tak, moi drodzy, jak były porządki, to od razu było można sprawdzić. No, był ptaszyniec, moi drodzy, pojawiła się jedna grupka ptaszyńca, taka malutka, może centymetr na centymetr. I w ogóle tam na ścianie, na płaskiej ścianie, kompletnie nie w żadnym, że tak powiem, szparce czy coś. Ale ja się tego spodziewałem, bo pamiętajcie, ptaszyniec zazwyczaj jak się pojawi raz, to jest co roku. Tutaj Fermo mi dało pułapkę do sprawdzenia. Ja wiem już, że mam ptaszyńca, ale po prostu te pułapki są dodawane do każdego zamówienia. I po prostu ja wiem, że tego ptaszyńca posiadam, ale chcę zobaczyć same sprawdzenie tego, czy to się sprawdza, czy nie. Kładziemy to na 48 godzin, 38 godzin do kurnika, później zabieramy do zamrażarki na kolejne dwie doby i wyciągamy to coś, co tam jest w środku i zobaczymy, ile tego jest. Bardziej właśnie chcę ciekawe, czy to określi ilość ptaszyńca i jak to będzie wyglądało. Wkładamy to miejsce, gdzie są największe szpary. Ja sobie wykorzystam miejsce, gdzie po prostu był, bo tu był gdzieś ptaszyniec, gdzieś tutaj właśnie na płaskim, więc ja sobie wykorzystam, że to dam tutaj, o, takie miejscowa, nie chcę, leży, później zabieramy, tu mamy woreczki, do tego już ten woreczku mrozimy i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Tak, jeżeli chodzi o walkę z ptaszyńcem, nie, w tym roku zdecydowanie się nie zdecyduję na Exalt, ze względu na koszta, jakie są,
A po drugie, jego skuteczność. Nie jest to skuteczność na stałe. Jest to skuteczność zaledwie 6-tygodniowa, 8. I na początku lata podawanie według mnie Excel to jest totalnie bez sensu, bo i tak pod koniec go będzie trzeba dodać. Więc ewentualnie bym się zdecydował to na koniec. Tym razem sobie spróbuję preparat do pryskania właśnie z Fermo.pl. To jest Harmonix, jakaś nowość. To jest do pryskania szczelin i tym podobne. Powiem tak, mi najbardziej zależy na tym, żeby ograniczyć, bo mniejsza ilość ptaszyńca i tym podobne na pewno doprowadzi do tego, że ptaki będą się czuły lepiej, a o to chodzi. Ich denerwuje duża ilość. Ja się nie spotkałem jeszcze w moim kurniku z tak dużą ilością, ale wiem po niektórych kurnikach, że jest z tym wielki problem. Ale tu się nazywa reakcja. Po prostu jak widzimy już jakieś skupiska, pryskamy czymkolwiek się da, czyli jakieś środki. Ja mi akurat bardzo się sprawdza dobrze środek na muchy do kurników. Szybko tępi to dziadostwo widoczne. Ale mówię, ja chcę zobaczyć ich komfort i zobaczymy. Tu jeszcze chcę środek spróbować. Ja już kiedyś stosowałem tu niemiecki, ale tak jak ja mówiłem, będę stosował polskie środki, żebyście wy też mieli możliwość ewentualnie tego zakupu. Więc zobaczymy jakby po taką kurację, która kury się mniej stresują i odpornościową właśnie w momencie, gdy ptaszyniec jest w kurniku. To kury bardzo stresuje, to trzeba zaznaczyć. W ogóle wentylatory dwa wczoraj odsunęliśmy, a w ogóle mamy tutaj małe darmozjady. Niestety jak mówię, przyjaciel ptaszyńców, ale są, niech są, no bo much nie ma. Tu siedzą rodzice. I tu dzięki właśnie dla nich są też te wyloty, żeby one tu wylatywały, bo te biedne gubiły. Możesz skończyć dyskusję? Usiądź na jajka i je snuć. Ona będzie mi tu dyskutować i zakłócać rozmowę, no. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Pięknie wybielone. Część później będzie czas na inne. Tu jest najgorzej. W tych murowanych jest najgorzej, więc dlatego one poszły pierwsze na odwrót. W szczególności, że wiecie, że kurniku Niosek był gnojownik zimy. Więc tam musiało być. O, właśnie, biały już jestem. Tam musiało być. No, było ostro. Tutaj jeszcze są porządki, bo to trzeba coś powyrzucać. Mówię właśnie tego pana, chyba dzisiaj zabiorę do woliery, bo woliery, moi drodzy, oprócz tego, że działa prąd, i tu podkreślam, nie wiem, czy to działa tak, że po prostu lis był przypadkiem, czy coś, choć wątpię, bo lis zazwyczaj wraca. Po prostu się nie pojawiło nic od tego czasu. Kury są zamykane, rzecz jasna, ale nic się nie pojawiło. Więc chyba dobrze, ale żeby nie było, woliery są dalej zabezpieczone. Wszystkie już zaraz wam pokażę. Więc myślę, że będzie w porządku wszystko. Tutaj właśnie nie dosyć, że te płyty leżą już pod każdą, żeby się nie dokopało nic. To woliery ogólnie są już pełne, bo tu daszki są, no na razie plandeki, tak jak mówiłem. Koszta, koszta, koszta. Ze względu właśnie na to, że ptaki tam zamieszkały, moje maluszki. Tu mamy kwokę z tymi czterema kurczakami, co była u gąsek. Ona tu zamieszkała bardzo fajnie. To jest zamykane też na noc, żeby nie było to góry też. Więc ona sobie tu zamieszkała z tymi swoimi parką w ogóle brach, co mnie bardzo cieszy, i dwoma kwiatkami. To więc ona sobie tu zamieszkała. A w drugiej woliery zostały przeniesione kurczaki też te spod lampy. Myślę, że to też jest zdecydowanie dla nich lepsze rozwiązanie, że mieszkałem tutaj. No bo tu jest słoneczko, deszczyku nie ma, jest słoneczko. Widzicie, pszenica rośnie. I ta moja kaczka, która w końcu zaczęła rosnąć. A tam są kurciaki. Zobaczcie w ogóle jakie. Tu są mieszance też i tu są karzełki, ale tu jest na przykład fajny kogut kwiatka. No kogutów jest trochę, jak widzicie sami. Ale ciekawych. Kogutów jest dosyć dużo ciekawych, więc jestem też. No i kurka Orpingtona albo kogucik Orpingtona. Też jest jeden, no i tu mamy karzełki. W ogóle tam u tej kwoki są karzełki takie same jak mamusia, czyli na niebieskim podbiciu, co mnie bardzo cieszy. To tak wyglądają. Też mają tutaj, mówię, fajną przestrzeń, mogą sobie pochodzić, polatać. Bez problemu mogą sobie łot począć. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie. A tu właśnie jest woliera, jedna wolna. I tu chyba trafią kogutki.
One trafią tutaj, te koguty. Wow! Poszło? Haha! To się połamało, bo tu akurat była kwestia czasu, żeby się połamało, ale nieważne, to jest ciężkie akurat, więc ja też jestem ciężki, więc no lisek będzie miał z tym mały problem. Ale mówię, prąd jest włączany i na razie ten prąd się mi sprawdza, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. W ogóle w papugach mamy baby boom, jest dużo małych papużek, mamy pierwszego gołąbka cukrowego, więc się dzieje, dzieje. Dzieje się tutaj, dzieje. Może sobie nad wejdziemy, zobaczymy co tam u nich. I mówię, te maluchy właśnie tam trafią do kurnika. Ze względu, że już mnie irytują tutaj, jak widzicie, bo jaja z silkami też są połączone, bo ja i tak już nie zbieram jajek do inkubacji, a bojlery nie wrócą do niosek, bo niestety za dużo jedzą tam i nie mam takiej kontroli nad jedzeniem. O! Maluchy są. Ale tu będzie ciężko nagrać. Więc jak to, moi drodzy, wygląda? Tam też są maluchy 3. Tam się postaram wam pokazać. Tu będzie łatwiej pokazać. A 3, co ja gadam, 4. 4 maluszki. A tu nie ma maluszków już? Nie, bo tu wyleciało już. I tak to wygląda, więc tu też się dzieje w papugarni. O, i papuga mi jeszcze wleciała za siatkę, nie wiem jakim cudem. Muszę ją wlecieć, złapać. Tu mi wleciała małpa. Patrzcie. Tam jest gówniarz, bo to gówniarz jest. O. A zaraz się tam dostaniemy. Aha, już wiem jak wleciała. Dobra, zaraz się dostaniemy. Zaraz ją wyciągniemy. Więc ja się biorę za akcję ratunkową. A wy dajcie znać, co tam u was, i dzisiaj na hashtag biało. Hashtag biało. Pozdrawiam.